Według raportu NFZ na 2022 rok na osteoporozę w Polsce cierpi ponad 2 miliony osób. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje ją za jedną z głównych chorób cywilizacyjnych. Dlatego właśnie wykrywanie osteoporozy wpisuje się w cele strategiczne Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Osteoporoza przyczynia się do zaniku masy kostnej, konsekwencją czego są złamania kości, nawet po niewielkim urazie. Choroba ta atakuje podstępnie, przez wiele lat nie daje żadnych objawów. Chorzy najczęściej dowiadują się o niej przy pierwszym złamaniu. Założeniami programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na lata 2023-2025 realizowanego przez gminę Leśna Podlaska jest zapewnienie dostępności do badań w kierunku osteoporozy dla osób szczególnie narażonych. Program ma na celu podniesienie świadomości na zagrożenia, które idą za tą chorobą. Działania prowadzone są na terenie gminy Leśna Podlaska. Objęte działaniami są szczególnie kobiety po 40 roku życia, którym osteoporoza zagraża najbardziej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie przebywam w gminie Leśna Podlaska i słuchajcie kochani, jest tu bardzo fajne badanie właśnie przeprowadzone. Sama się zapisałam. Mianowicie jest to badanie kości, czyli profilaktyka osteoporozy. Co? Zachęcam, polecam, warto się badać. Pozdrawiam. Sylwię Zawiślak spotkaliśmy właśnie w Leśnie Podlaskiej. To mieszkanka tej oczywiście gminy. Mało tego, radna. Gratulujemy pani Sylwio. Dziękuję.